Karol Garncarz, a ze mną Kamila Kamiszka. Jesteśmy po ważeniu przed walką Artura Szpilki na Knockout Boxing Night 15. Powiedz, jakie emocje ci towarzyszą, kiedy twój ukochany znów robi dobry boks? No wiesz co, lekki stresik, ale to jutro będzie tak naprawdę największy. No jest super, zapowiada się naprawdę ciekawa walka. Widzę w Artura oczach ten taki ogień, którego mu kiedyś brakowało. Także mam nadzieję, że wróci ten stary Szpila. Eye of the Tiger. Tak, dokładnie. Mam nadzieję, że pokaże to, co przepracował na sparingach w walce i wygoni te swoje złe demony z głowy i wrócimy do domu z pasem. Czy to jest Artur, który był przed walką z Tomkiem Adamkiem, taki spokojny, który chce udowodnić swój plan taktyczny, czy to jest troszkę taki Artur jeszcze z gorącą głową? Jak ty to widzisz? No, to jest Artur z walki z Molo bardziej, bym powiedziała. Tutaj jest zła krew, widać to. Tam Łukasz troszkę słów za dużo powiedział i będzie naprawdę ogień na tej walce, bo widzę to, że naprawdę mają sobie dużo rzeczy do wyjaśnienia. Jak wyglądają ostatnie dni Artura? No, ty jesteś osobą, która widzi go na co dzień, w każdej sytuacji, praktycznie 24 godziny na dobę. Jak on się zmienia na te kilkanaście, kilkadziesiąt godzin przed pojedynkiem? Wiesz co, przede wszystkim odpoczywa. Dużo odpoczywa, spaceruje, także te ostatnie godziny to po prostu odpoczywa i tyle. Tak naprawdę znajomi też już go nie odwiedzają, już trener wygania znajomych, także odpoczynek po prostu. Jak zmieniło się u was w domu, kiedy ty zaczęłaś być fajterką, zawodniczką, występować na Fame MMA? Jak to u was teraz wygląda, kiedy dzielicie ten sport pomiędzy dwie osoby? Wszystko jest bez zmian. Po prostu jak mamy przygotowania, teraz akurat tak było, że Artur miał przygotowania, ja miałam przygotowania, to się mniej widzieliśmy, przychodziliśmy do domu padnięci i do spania, ale tak to jest bez zmian. No. Jak ty się czujesz po pojedynku z Martą, bo widzę, że delikatny ślad jeszcze został. Tak, ślad jeszcze został. Ważne, że tylko na oku, a nie na duszy i nie na sercu. Słuchaj, no ja pokazałam się, myślę, z bardzo dobrej strony, pokazałam charakter, serce. Bardzo to jest miłe, dużo ludzi do mnie podchodzi, gratuluję walki. Bardzo na ciebie liczyłem, zepsułaś mi kupon. Aj, przepraszam. Słuchaj, tak naprawdę powinni dać remis, moim zdaniem, bo wiele osób, nie powinnam wygrać tej walki, nie mówię, że powinnam, bo nie powinnam, ale remis byłby naprawdę spoko werdyktem, ponieważ zadało się podobnie dużo ciosów i ja wywierałam pressing, no ale tak myślałam, że jak jej nie sprowadzę i nie zakończę tej walki, to że jednak na punkty wygra ona, tak, to jest jednak osoba, która przyciąga dużo osób na ten Fame, dużo dzieciaków i no i tyle, no, fajnie byłoby zrobić rewanż, ja bardzo bym chciała. No właśnie, co teraz? Czy ty już masz jakiś plan na swoją zawodniczą przyszłość, czy na razie zasłużony odpoczynek? Wiesz co, na razie odpoczywam, zobaczymy, może jakieś propozycje się posypią. Ogólnie Fame ma pół roku czasu na zorganizowanie dla mnie kolejnej walki. Jeśli tego nie zrobią, to jestem już wtedy wolną zawodniczką i mogę walczyć na każdej innej gali. No, porobiło się trochę tych federacji. Bardzo dużo, ale to dobrze, wiesz, kurczę, niech walczą ludzie. I zarabiają i tyle. Czyli uważasz, że mieszanie sportu z takimi walkami frykowymi to jak dobry pomysł? Wiesz co, to nie jest o tyle może dobry pomysł, co bym bardziej powiedziała, na dzisiejsze czasy potrzeba. Jest taka potrzeba i no niestety świat idzie do przodu, więc promotorzy też już widzisz, myślą o tym, żeby jakąś frykową walkę też na takich galach bokserskich gdzieś tam wrzucać, bo ludzie chcą tego oglądać po prostu i bez tego myślę, że wydaje mi się, że nie sprzedawałyby się te gale. Ja nie mogę się doczekać jutra. Dodatkowym plusem jest oczywiście to, że będą na trybunie kibice, także życzę sobie, wszystkim kibicom i tobie udanego wieczoru jutro. Dziękuję bardzo, dzięki. Dzięki ślicznie. Dzięki wielkie. Super. Dzięki. Do zobaczenia.